Na jednej trybunie kibice, a na innych praca w re. Na stadionie miejskim w Bielsku-Białej 12 kwietnia w samo południe trwały derby Bielska-Białej. Walczyły drużyny BKS-u Stal i BTS-u Rekord, zajmujące wysokie trzecie i drugie miejsce w tabeli trzeciej ligi. Występujący w roli gospodarza BKS Stal po pierwszej połowie przegrywał 1-2. Druga połowa dostarczyła kibicom niezwykłych emocji, kiedy w 51 minucie Mieczysław Sikora podwyższył na 3-1 dla Rekordu, wydawało się, że goście z Cygańskiego Lasu będą mieli mecz pod kontrolą. Tymczasem chwilę później Michał Bojdys otrzymał drugą żółtą kartkę i osłabiony Rekord do ostatnich minut musiał odpierać ataki BKS-u. Gospodarzom udało się zdobyć kontaktową bramkę w 76 minucie. Do siatki Rekordu głową piłkę skierował Przemysław Brychlik. Do 95 minuty trwały dobrze skonstruowane ataki BKS-u i piłkarze z Rychlińskiego bliscy byli wyrównania. Zgadza się, po czerwonej kartce broniliśmy się, wiadomo, jednego zawodnika mniej w polu. BKS zaatakował, bo musiał, ale myślę, że wygrana cieszy jeszcze w takiej dramaturgii, to naprawdę coś cennego. Końcówka dobra, ale zabrakło szczęścia. No szczęście jest takim elementem tego sportu, trzeba je mieć. No dzisiaj nam go na pewno zabrakło, bo na boisku na pewno nie byliśmy słabsi. Cały mecz napawa optymizmem, poza tym, że nie powinniśmy u siebie stracić tak łatwo bramek i to jest właśnie na duży minus. No ale co tu dużo zrobić, nie? Tak dzisiaj jest, taki stan trzeba brać i myśleć już na następny mecz. Myślę, że taka końcówka godna derbów. Sami sobie jakby to sprokurowaliśmy, no bo tak jak to mówię, no młody chłopak na stoperze gdzieś tam nie wytrzymał nerwów. Taka specyficzna sytuacja, w której jakby nasz zawodnik leży, przeciwnik przestaje grać, my też przestajemy grać, nagle ruszają na nas, no i stąd jakby te nerwy gdzieś tam chłopakowi puściły. Ja myślę, że to wynika z braku doświadczenia, stąd taka mocna nerwowość w naszych poczynaniach. No rywal generalnie gra bardzo dobrze, atak pozycyjny cały mecz. Jeżeli myśmy grali jeszcze jednego mniej, no to potem jakby było im dużo łatwiej. Każdy przegrany pojedynek jeden na jeden kończył się no, takim trudnym momentem dla nas. Gdzieś tam wrzuta, a parametry jakby wzrostowe, skocznościowe były po stronie rywali, stąd tyle jakby zamieszania. I tu pochwała naszego bramkarza, który kilkakrotnie uratował nas w trudnej sytuacji. 12 kwietnia w derbach Bielska-Białej BKS Stal uległ BTS-owi Rekord 2-3.